Czołem dziewiarki, dziewiarze, dzisiaj przychodzę do Was z takim nietypowym tematem, że dziewiarka zmienną jest, przynajmniej ja w ostatnim czasie też jestem dosyć zmienna. Nie wiem, czy Wy też tak macie, zaraz Wam powiem, o co chodzi. Ja zazwyczaj działam tak, że mam, najpierw mi się rodzi w głowie pomysł na jakiś udzierg, nie? Mam wrażenie, że mam nieostro. Ten kot, którego tu widzicie, to jest sąsiadki kot. No tak mnie molestuje. I czyli tak, najpierw mam pomysł, potem wymyślam, z jakiej włóczki robię, kupuję tę włóczkę, robię sobie w tak zwanym międzyczasie próbki. No i ten pomysł czeka na realizację. On nie musi być naraz, więc ja w tym teraz mam aż dwie włóczki na najbliższe dwa projekty, które już mam dawno wymyślone, dawno. No ale postanowiłam w tym roku zrobić z włóczek, które kiedyś, dawno temu, to był chyba 18 rok, kupiłam sobie w sklepie stacjonarnym na konusach i zostały mi dwa konusy. Trzy właściwie, no z jednego już zrobiłam, z jedwabiu buret, ale został mi drugi jedwab buret i zostało mi jeszcze len z bawełną, to jest chyba to samo co to, chociaż ja byłam przekonana, że to był jedwab buret, ale chyba nie, bo to jest takie bardziej szorstkie, ale nieważne. No i nie chciałam tego robić w dwie nitki, więc kombinowałam, leżało, zrobiłam próbkę z tego cienkiego jedwabiu buret, za chwilę Wam to wszystko pokażę, jak mi ta nie zwali nic. Z takiego jasnego. Tutaj to jest bardzo cienki jedwab, to jest bodajże 500 metrów w 100 gramach. Mówię, że to dawno kupiłam, bo ja wiem, że tylko mam 200 gram. I ten mi został z bluzeczki polo. I wymyśliłam sobie w końcu, że ja tak idąc za ciosem wykorzystam, zrobię sobie te letnie udziergi, za którymi nie przepadam. No mam ich kilka, ale właśnie z racji tego, że takich grubych to ja nie lubię. Więc zrobię sobie bluzeczkę. To mi zostało, i to sporo mi zostało, bo zostało mi tam z 80 gramów, albo nawet więcej, tego 200, mówię, to ja połączę w paseczki. I zaczęłam dziergać sobie. Cały karczek wydziergałam. I nie podobało mi się, już jak robiłam, mi się nie podobało, bo robiłam normalnie jerseyem. Cyka, idź stąd, idź proszę cię bardzo. O, nie. Ja to robię na drutach, ten roboczy drut, na okrągło robię. To jest 3,25, a to jest 3,25 i trójka. I też tak robiłam. I mówię, nie podobało już mi się od początku, właściwie od połowy karczku już mi się to nie podobało, ale mówię, nie, wydziergam cały ten karczek, przymierzę, a nóż widelec zmienię stanie. No i jak założyłam, to jeszcze bardziej mi się nie podobało, dlatego że jerseyem, to na te druty to jest za cienka włóczka. I wyglądałam w tym nieproporcjonalnie. I tak mnie olśniło, powiem Wam, jeszcze zanim sprułam, no przymierzyłam, to leżało dobrze, naprawdę dobrze. Wymierzałam sobie elegancko. Nawet Wam filmy kręciłam, bo to miała być taka konstrukcja japonka mieszana z reglanem i wszystko ok, poza tym samą dzianiną, nie? Mówię, nie no, wyglądam w tym, jakbym była w jakiejś, no nie wiem w czym. Mówię, gdybym wzięła druty 2,75, to byłaby taka zwarta dzianina, ale na 2,75 to ja bym to dziergała rok, nie? A ja chciałam zrobić tę bluzkę teraz, na to lato, bo te lata są coraz gorętsze, a zimą nie mam ochoty w ogóle dziergać letnich udziergów. I w międzyczasie właśnie, zanim jeszcze to spróbowałam, wymyśliłam nową koncepcję. Wymyśliłam zupełnie coś nowego. Nie chcę Wam tu za dużo zdradzać. Zaczęłam tę bluzkę robić pod piersiami i tu stąd widać odcięcie. Tak Wam może pokażę. Widać odcięcie, to jest brudne bardzo, bo to już było raz dziergane, sprute. Wtedy jeszcze jak ją kupiłam. Teraz było drugi raz dziergane i deptane przez koty. Sprute, bez prania na tym konusie. Zaczęłam trzeci raz robić
owym ryżem, bo mnie olśniło, że jak ja będę robiła ryżem, to to zupełnie inaczej wygląda. To się wydaje, że to jest gruba dzianina, nie? Przy czym ona jest cienka i tak samo dziurawa. Mówię, dobra, zrobię ryżem i wymyśliłam taki fason z lat 50., taki a la retro. Przy czym nie chcę, żeby to było takie typowe, bo ja nie mam figury dziewczyn z lat 50., więc to będzie oversize. Mówię, nie chcę wam za dużo zdradzać i teraz już nie kręcę na bieżąco, bo uważam to za bezsens, za niepotrzebne stratę czasu już nawet na obrabianie tych filmów, jeżeli mi się zmieni znowu koncepcja, chociaż nie sądzę, żebym się zmieniła. Już w najgorszym wypadku to ja to będę tu nosiła, przecież ja tu całe lato spędzam w tym ogrodzie i mówię, jak ją skończę i będzie ładna, znaczy, mnie się spodoba, bo wam się nie musi podobać. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ona może się niektórym osobom wydawać taka infantylna, nie? Ta moja cała koncepcja. Ni z gruszki, ni z pietruszki. Ale jak ja się będę w tym dobrze czuła, to już będzie moja bluzka. Na wyjścia nawet, tak? A jeżeli stwierdzisz, że to jednak wygląda infantylnie, to ja to będę nosiła tutaj. Więc ja ją skończę. Być może, gdybym ją zrobiła z takiego lnianego koloru, zupełnie lnianego, jednorodną, to ona mniej infantylnie by wyglądała. No ale wiecie. No i tak sobie ją dziergałam radośnie i zaczęłam się nudzić. No bo ileż to można robić? Zaraz wam pokażę, w jakim tempie ja to robię. I markerami sobie z własnej ciekawości odmierzałam, ile rzędów jestem dziennie w stanie zrobić, bo ja się nudzę. Nudzę się, ciężko się nudzę. Mnie to zaraz irytuje, że robię taki nieciekawy element. Mam w tej chwili od pach w dół zrobione 30 cm, więc do szczęścia brakuje mi jeszcze 10 tylko i przejdę do góry, skończę górę. I jak już się tak zaczęłam nudzić, zaczęłam wymyślać nową bluzkę. Mówię, nie, szybciej to ja zrobię tą bluzkę z ten linen softu. I wymyśliłam i nakręciłam wam film nie tak dawno. Właśnie o tym bluzaczce z okrągłym karczkiem. Zaraz wam ją pokażę. Bo tu też mi się zmieniło. Wszystkie te wyliczenia, które były na ostatnim filmie, jaki się pojawił, są już nieaktualne. To znaczy, no, one się zmieniły. Ja też wydziergałam karczek tak mniej więcej dotąd, czyli do miejsca, gdzie zaczyna mi się biceps, bo tu są oczka nabrane. Nabrałam 120 oczek, tak jak było w wyliczeniach. W pierwszym rzędzie dodałam 100, później zrobiłam owe motylki, tu już nie mam motylków. I później dobrałam 100, czyli miałam 320 oczek na drutach, tak jak w owej bluzeczce. I to są druty, to jest 3,25 jest ten, a ten, którym robię, to jest 3,5, czyli pół numeru większe. I przymierzyłam na siebie w tym momencie i stwierdziłam, że to jest za duże, że to jest jednak za duże. 120 oczek na dekolt przy tej włóczce, której ja nie znam w ogóle. Dekolt się okazał ogromny, szerszy nawet niż ja mam ramionczka mi wystawały tutaj przy dekolcie. Jeszcze jak pomyślałam, że ja zrobię sobie podniesienie tyłu, to ten cały dekolt zjedzie mi na dół. I prawie cały biustonosz będę miała na wierzchu. No, może pół biustonosza, nie? Tak jak mam teraz, ale tu sobie staram wam nie pokazywać. Więc mówię, ale ja chcę, żeby to była bluzka na wyjścia, nie? A mówię, no dobra, to ja sobie tutaj dorobię. Jeszcze mogę tutaj dorobić, ponieważ na otwarte dorobię sobie. Te 2 cm zakryję. Ale jak popatrzyłam, jak to się układa, te 320 oczek tu, to już było za dużo. Bo docelowo miałam nie 340, więc mówię, nie, no to już jest stanowczo za dużo. To się już falowało, czyli miałam taką koło z nadmiarem, nie wiem jak ja to zrobiłam, i sprułam to, także dziergam od 3 dni chyba, dużo szybciej niż tamto. Nabrałam już 100 oczek i w pierwszym okrążeniu dodałam 20, w ostatnim dodałam 60. Czyli tak jakbym tu miała 120, ale obwód jest mniejszy, no bo nabrałam 100. Tu dodałam 60 zamiast 100, czyli mam 40 oczek mniej. I na końcu dodałam 92, żeby mi na wzór wyszło.
Czyli następne 8 oczek mniej. Czyli ja tutaj mam ile tych oczek mniej? 48 niż z pierwotnych wyliczeń. I to też już przymierzałam i to leży akurat w tej chwili. I mówię, nauczona doświadczeniem, nie będę żadnych filmów kręciła w trakcie, bo to jest strata mojego czasu na takie nieudane próby. Co innego, gdyby to była trzecia z kolei bluzka. To ja bym mogła na żywca wam kręcić. Wiecie, a jak ja to robię po raz pierwszy tym systemem, że po prostu dodaję tylko w trzech miejscach oczka na karczku i muszę na sobie testować, ile tych oczek dodać, bo z wyliczeń, jak się to nie zgadza, to nie ma to najmniejszego sensu. Także tu mi się zmieniła koncepcja całkiem. Zmienił mi się wzór, jak widzicie, pierwszy ażurowy. Zmienił mi się drugi ażurowy wzór. Stwierdziłam, że listki to jest zbyt absorbujące, bym musiała non-stop patrzeć, bo tam każdy rząd jest inny. Tu też jest każdy rząd inny, ale w rzędzie powtarzają się te same, wiecie, znaczy w jednym motywie się pojawiają albo trzy razy to samo, albo dwa razy to samo i to jest bardzo łatwo zapamiętać, bo jeżeli w motywie mi się pojawia dwa razy to samo, to ten motyw mi się skraca i praktycznie jestem w stanie zapamiętać narzut dwa razy, jedno, dwa razy narzut, nie? I jestem w stanie to zapamiętać i całe te 320 oczek wydziergać. Także to dziergam, nie wiem, 3-4 dni. Dużo szybciej niż to. I to jest pierwszy raz w moim życiu sytuacja taka, że ja mam tego dosyć. Dziergam te 6 rzędów na godzinę. Do wydziergania mam jeszcze, no powiedzmy, że tam 36 rzędów, czyli 6 godzin przede mną z samego dołu i z radością robię to i już wymyślam następny projekt. I powiem wam, że na następny projekt wpadłam w genialny pomysł, bo zaczęłam od tego, że ja już mam włóczki na sweter, nie? Jeden sweter to zrobię na bank i to będę mogła robić na żywo, dlatego że robiłam już dwa takie. To będzie taki hoodie z kapturem i z kieszenią, kangurką. Uwielbiam ten krój, po prostu uwielbiam. Ale kupiłam na tyle dużo włóczki, że wreszcie on będzie za pupę taki prawdziwy sweter na zimę. A z drugiej włóczki cały czas mi się koncepcje zmieniały. Nie? Co ja z tej drugiej włóczki? Konkretnie to z tego próbki widziałyście, bo próbki są dawno. Zrobione z tego kaszmiru z poliamidem. Tym razem to jest chyba 90% kaszmiru, 10% poliamidu. I to jest mięciutka wełna, więc stwierdziłam, że no mogę z tego zrobić jeszcze coś. Tak myślę. I bach, wczoraj w telewizji widzę przy kolacji jakieś wiadomości, których ja absolutnie nie oglądam. No przynajmniej z kolacji mąż sobie włączył wiadomości. I ja się wyłączam wtedy, nie? Ale zobaczyłam tą prowadzącą te wiadomości. I ona miała super bluzkę, powiem wam, super bluzkę, taką z tkaniny. Super krój, krój idealny dla mojej figury. Czyli dla gruszki z wąskimi ramionami. Ja jeszcze nie mam takich bardzo spadzistych ramion, a dla pań, które mają wąskie, spadziste ramiona, bo to nie muszą być gruszki, to mogą być jabłuszka, one też mają taką budowę. Super krój. Ja już sobie to wszystko zaprojektowałam, więc ten pomysł błyskawicznie mi powstał. Już jestem w trakcie myślenia, z jakiej włóczki to zrobić, czy kupić kolejną włóczkę, czy wykorzystać właśnie ten kaszmir i zrobić taką mięciutką, to też będzie oversize, to będzie luźna bluzka, sweterek taka z trzech nitek, więc na troszkę grubszych drutach, na czwórkach to będę śmigała, więc mogę na ten oversize się pokusić. Tam też mam 2200 metrów i powiem wam, że jeżeli ja, i tam to też będę robiła w tajemnicy bez kręcenia, bo jeżeli się gdzieś omsknę i będę musiała pruć ten karczek, no będzie to reglan pagon na pewno. Reglan pagon tylko z takimi przesuniętymi pagonami, wysuniętymi i dalej niż to powinno być w reglanie pagonie. Bo w reglanie pagonie powinniśmy skończyć w momencie, jakby wam to pokazać. Tu mamy rękę, tu mamy pachę, nie? Tu mamy szyję.
I pagonem nie dochodzimy tutaj do bicepsu, to jak nam się ramię kończy, tutaj już mamy kość tą od ramienia, nie? Tylko tu jest taka górka i tak, żeby ona pasowała równo, ta linia wchodziła w linię pachy, żeby nam broń Boże nie wyszła ta linia za linią pachy, bo się wtedy bardzo źle układa, bo wtedy ta cała dzianina schodzi nam pod pachę, jeżeli tutaj wyjedziemy, nie? Więc muszę tu wcelować się w tę linię, ale krój jest zupełnie inny. I jeżeli mi to wyjdzie, no to to będzie następny film. Po tej bluzeczce retro. I po tej, którą teraz robię. No mam nadzieję, to, że to skończę. Chciałam bardzo. To jest też takie stresujące, bo ja tracę czas, nie tyle, że tracę czas na was, tylko na filmy, które później są do niczego, tak? Czyli są do wyrzucenia. Czyli ja tracę czas jak gdyby na nic przydatnego, kręcąc i montując te filmy. Więc wolę się jednak powstrzymać, ale mnie stresuje jeszcze to, że ja chciałam z tym zdążyć jeszcze tego lata. Czyli zdążyć to wypuścić to, przynajmniej jedną z tych dwóch bluzeczek, żebyście zdążyły sobie wydziergać latem, nie? Jeszcze tego lata. No, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i cierpliwości życzę oraz udanych udziergów i jak najwięcej udanych udziergów. Buziaki, papa. Pa.